Kolejna próba naszej kadry przed Mistrzostwami Świata w Monachium. Przeciwnik, pierwszoligowa Fortuna z Düsseldorfu. Sprawdzian nie wypadł pomyślnie. Brak szybkości, chaotyczna gra naszej reprezentacji. Trener Górski niezadowolony. Trzeba jeszcze wiele popracować. Niektóre akcje ładne, ale cóż, skoro mało skuteczne. Wynik końcowy 1-1. Bramki dla Fortuny nasz operator nie zarejestrował. Po prostu nie zaplanowaliśmy. Za to jedyna bramka dla Polski w wykonaniu Szarmacha.